Dzień dobry i cześć amigo, z tej strony Poziomka, a oto kolejny odcinek z gry Rayman Legends. Moi drodzy, dzisiaj gramy Estelium, jak byłam proszona, i serdeczne podziękowania, ale to olbrzymie, nie pamiętam komu konkretnie, ale ogólnie wam za to, że w tym poziomie powiedzieliście mi idealnie, jak mam zdobyć tego miniona, małaka. Dziękuję wam bardzo. Tutaj jest to pokazane, tam gdzieś pewnie w różku czy coś. Ej, patrzcie, tu jest żaba. I dziękuję wam, bo dzięki temu to ja się dowiedziałam, że mogę jako mały człowieczek chodzić po ścianach. Czekajcie chwilę. Nie chcę tam. Nie chcę, ale tam jest żaba. Ona ma tam po prostu być. Opuść poziom. Już to zdobyłam. Trochę dziwnie. Myślałam, że mogę ją zaatakować. Selenę Gomez uratowaliśmy. Teraz coś trudnego. Lucha Libre i Wielki Pościg. Może Lucha Libre i Wielki Pościg. Może jakoś tak. Dobra. A wiem, wiem, czekajcie. No! No, no, no! Trzeba mieć talent! I nadzieję, że nic tam nie było. Dobrze. Ła! To ja też! O, nie wiedziałam, że to też tak działa! Tak to bym myślała wcześniej. Tak na serio. Sprawdźmy to. Dobra. Ale to jest super. Bardzo fajnie zrobiony poziom. Propsy będą. Będą propsy. A to są tylko trzy postacie? Ła! Co tam jest na górze? Niech to spłynie, bo mnie ciekawi góra. Pewnie nic nie będzie, ale... Czu... No dobra, niech sobie tak lata. Już? Nieźle. Aha! Szrek! A, ja powinnam już chyba biec. Ale się... Jak się cieszy! Mam rozdwojenie oczu. No i super. Chcę mu skoczyć na głowę. Skoczyłam na głowę, ale coś nie wyszło, więc go oleję. No, bez jaj. Znowu. Dobra. Okej. Małak jest najważniejszy. Jestem ciekawa, ile pieniędzy mam tu zdobyć. Jak coś, to nie teraz się tym zajmę. Bo te szkieletki dużo dają. Oj, oj. Ale nie od początku. Muszę pamiętać, żeby nią skoczyć, ale nie wiem, czy ona chce mi w ogóle skoczyć w pewnym momencie. Tu jest easy peasy, naprawdę, tu jest łatwo. Okej. O! No błagam, myślałam, że to już będzie koniec.
Chyba się przeliczyłam. Dał mi lajka. Udało się. Nie wiem jak z pieniążkami. Chyba 150 powinno być, ale mi się nie uda. A nie. Tak. A nie, udało się. To fajnie, że nie byli zbyt wymagający w tym poziomie. Myślałam, że będzie więcej trzeba zdobyć. Bardzo się cieszę. Ładnie poszło. O matko, to jest hardcore. Widzicie? Widzicie ile to ma punktów? Ale fajny szpagat. Idziemy. Ale potem będzie poziom muzyczny, tym trzeba się pocieszyć. O kurde. Aha, to będzie jak ten, zapasy, nie? WWE po prostu. Ale super. Bardzo lubię tę grę. Jest tak ładnie zrobiona. Yeah! Nie słyszę was! John Cena! Dobra. Tylko co ja mam robić, bo ja nie chcę tych filmików ciągle mieć. Tak... Okej, okay, dobra. No, no. Aha, a bo ja tu jestem, myślałam, że jestem tym na górze. Dobra. Dobrze, rozumiem. Jasne jak słońce. O nie. Okej. Wszystko zrozumiane. Nie jest tak źle. Mogło być 100 razy gorzej. A widzę jak on to robi, dobra. Delgado? No weź to. Ha, 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 ha. No wybierz. Runda trzecia. Ty, 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 ty. O. Nie widzę nic! Dobra! O kurczę! Ludzie! Na szczęście mam to życie. No. Arriba, arriba! Ajajaj! O, on mnie może tak pacnąć. K.O. Chyba się udało. Jak to ładnie. Te typowe festyny. Uwielbiam je. Nowy Orlean, po prostu uwielbiam te klimaty. Ej, nie mówcie, że to koniec. Ja myślałam, że to będzie taki trudny poziom, że ja się nie pozbieram, a to było banalne. I znowu do świnki. Pyk. Tango Roxanne. O matko! Zostałem jeszcze jakieś odznaczenie?
O, to też wystarczyło mieć 100. Ja myślałam, że to będzie takie trudne, to było łatwe, to było łatwiejsze od tego smoka. O co chodzi? No i dostajemy muzyczne i to jeszcze takie nowoorlańskie, moi drodzy. Coś czuję, że to będzie super. Szaleni mariachi. Zobaczymy. Czy aby tak szaleni? Dara. O matko. Jakie to jest piękne! Jakie... Dobra. Zbyt się podjarałam. Przepraszam. Jeszcze trochę chora... A! Już tu. Ej! Eye of the Tiger! Eye of the Tiger! Jaki czad! Kochacie to, jak tą piosenkę daje do Harego. Eye of the Tiger! Jakie cwaniaki, ale to jest dobra. Widzę to, widzę to. Spoko. Nie widzę tego. Ej, uderzyłam! Genialny! Genialny! Brawo, brawo! Eye of the Tiger, zaskoczyli mnie, tak na serio! Zaskoczyli mnie tym kawałkiem. Niesamowite, udało ci się uratować ten świat przed koszmarami. Naprawdę należy ci 5 szczęśliwych losów. No to w następnym odcinku będziemy otwierać losy. A jak na razie, to mam nadzieję, że ten odcinek wam się, kochani, spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz także ocenienie odcinka, a my się słyszymy już niedługo. Mam nadzieję, że się bawiliście tak samo dobrze jak ja. No i co? Do usłyszenia. No i cześć!